Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części patentów Grzala. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać patent swój na pracę na tym. Co to jest? Wiadomo, wiadro. I teraz tak, od razu staram się Wam wszystko przekazać tak mniej więcej jak ja uważam, jak ja tego używam, dlatego możecie spróbować, a możecie tego nie robić w ogóle. Troszeczkę siedzę w tym całym sporcie, dlatego mam już wyrobione zdanie na kilka pewnych rzeczy. Pierwsze, primo, nie używajcie skakanek sznurkowych, rzemykowych, żadnych lekkich główien. Dlaczego? Bo mija się to ja całkowicie z celem. Nakręcicie się, namęczycie się, żeby skakankę wprowadzić w ruch, a treningu ogólnie nie zrobicie tego. Będziecie się przydeptywać, będziecie się potykać. Skakanka wprowadzona w ruch powinna sama chodzić, powinno być obciążenie na ręce wprowadzone, przepraszam, i kopytka powinny śmigać już w płynnym ruchu, a nie skupiać się na tym, że się potknę albo się nie potknę. Następna sprawa. Ja sobie oklejam na przykład skakanki, rączki skakanek, tejpami takimi bokserskimi, żeby to zrobił plaster bez opatrunku, że gdy łapa się spocia, jeszcze się nafedrujesz, jakiś tam spalaczy tłuszczu, czegoś i jest duże wydzielanie potu przez ciało, no to normalne, że jak się jest śliska rączka, no to plus pot, wszystko spadnie. Dla ludzi początkujących, lekkiej wagi, no mniejszej siły, dla kobiet, to polecam skakanki. Oczywiście albo z takiego szlauchu, tylko że cienkiego w miarę, lub linki stalowej obudowanej pancerzem. Patrzcie, prosty patent, rączka, cyk, można sobie zawinąć, zacisnąć. To jest akurat kupna skakanka, ale można sobie zrobić na swoim patencie. Zdjąć i założyć większą, grubszą linkę w miarę możliwości, a będziemy skakać. To jest taka najlżejsza. To już jest to taka troszeczkę mocniejsza, cięższa skakanka. To jest skakanka firmy Twins. To jest typowo szlauchowa skakanka na łożyskach. Mocna, bardzo taka ciężka. No a to jest typowy mastodont. Nie wiem, ile ta skakanka waży, ale myślę, że z pół kilo albo i lepiej. Firma Just Seven Gym zrobiła ją. I ja najczęściej skaczę na tej skakance. Dlaczego? Bo mocno wprowadzona w ruch, ona sama chodzi, łapy puchną. No i trzeba się napierdolić, żeby naprawdę zrobić dobry trening. Uważam, że zawsze trenujemy pod to, pod co się przygotowujemy. Czyli jeżeli my jesteśmy bijokami, czy kickboxing, boks tajski, K1, MMA, boks, no to trenujemy pod dystans, jaki będziemy walczyć. Oczywiście trzeba zbudować tak zwaną bazę. Pozdrawiam Michała Garnysa. Ale później staram się cały czas pracować raczej na tym dystansie, w jakim będę walczył. Ja ogólnie trenuję, robiąc zawsze ten dystans uniwersalny 5 minut, ponieważ zrobię wytrzymałość pod MMA. Tak jak na przykład walczę w MMA 5-minutową, a gdy będę walczył w K1, to po prostu 2 minuty zdejmę, a kondycja zostanie. I teraz skaczę na trzech schematach. Pierwszy schemat jest to, no po prostu skakanie. Tylko że nie skaczę sobie tak od, jak na podwórku kiedyś, że można skakać tak sobie ze 3 dni w ten sposób. To staram się, jeżeli robię cały dystans, czyli na przykład, nie wiem, całe 3 minuty lub 5 minut, to staram się skakać unosząc kolana wysoko, tak? Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Oczywiście kolano mniej więcej kąt prosty między udą a łydkiem. I do przodu, nie pod siebie. Biegamy unosząc kolano do przodu, a nie kopiąc się piętami po pośladkach. I to jest pierwszy schemat. Drugi schemat skakania jest już taki lekki interwał 30 na 30. I teraz tak, 30 sekund skaczę luźno, tak, normalnie, a 30 staram się przyspieszyć. 30 luźno, 30 staram się przyspieszać. I tak robię albo ten dystans 3 minut, albo dystans 5 minut. Ostatnim schematem
jak i skacze, jest to 5-10-15. Walka nie toczy się w jednym ciągu. Są przyspieszenia dłuższe, krótsze, częstsze, rzadsze. Im jesteśmy bardziej wypoczęci w walce, to normalne, że też przyspieszenie będzie być częściej. Lub na przykład zawodnika mamy podłączonego, słabszego. Przepraszam bardzo, że kaszlę, ale wiosna. Także częściej. Im będziemy bardziej zmęczeni, lub walka będzie szła dalej przed siebie, no to będziemy rzadziej robić, bardziej zmęczeni. Tak? I teraz tak, 5-10-15. Pierwsza runda, pamiętaj, że będzie 3-minutowa, czy 5-minutowa, czy tak, czy 5-minutowa, skacze. 15 sekund skacze luźno, tak? Luźno, a 5 sekund przyspiesza na maks. I tak skacze całą rundę. 15 sekund luźno, 5 na pełnym gazie. I to jest pierwsza runda. Runda druga wygląda podobnie, ale 20 sekund skacze luźno, a 10 przyspiesza, podnosząc kolana wysoko. Trzecia runda wygląda podobnie. 45 sekund skacze luźno, a 15 sekund unoszę kolana wysoko na pełnym gazie. Na pełnym gazie, czyli tu nie ma zachowawczości, tak? Bo w ten sposób możemy skakać co nawet ze 3 dni. A chodzi o to, żeby trening był efektywny, czyli wnosił coś do naszego trenowania, a nie po prostu, żeby sobie poskakać i popalić frana. Oczywiście schemat ten 5-10-15 można sobie zrobić w kilku schematach. Pierwszy schemat jest, tak jak mówiłem, pierwsza runda 5-sekundówki przyspieszenia, druga runda 10-sekundówki, trzecia 15, ale można sobie zrobić tak, że runda na przykład w pierwszej minucie będą przyspieszenia 5-sekundowe, w drugiej minucie będą przyspieszenia 10-sekundowe, w trzeciej minucie będą przyspieszenia 15-sekundowe, no i w czwartej, w piątej, jeżeli to są czwarta czy 5-minutowe rundy, no to będzie znowuż powtórka. A jeżeli są to rundy 3-minutowe, no to będzie normalne, to będzie 5-10-15. W drugiej rundzie zaczynamy 10-15-5, a w trzeciej zaczynamy 15-5-10. Tak, żeby w każdej tej minucie inaczej zaczynać, żeby ciało nie przyzwyczajało się, że cały czas będzie to samo obciążenie. Skakanka jest bardzo prostym urządzeniem. Normalnie, że taki mastodont jest troszeczkę ciężej zwinąć, ale wystarczy go złożyć na kilka razy, można w reklamówkę w torbie i ze sobą zawsze wziąć. A biorąc pod uwagę, że czasami gdzieś tam mamy różne delegacje, a trzeba trening zrobić, no to bardzo przydatna rzecz. Starajcie się unikać skakania na dwa. Ja nawet nie potrafię tego zrobić, ale chodzi o to, że jest obrót. I takie podsumowanie. Jeden obrót, tak? Jeden obrót skakanki, jeden podskok. Jeżeli chcecie, nie znacie swoich możliwości mniej więcej, no to możecie zawsze używać sobie pulsometru. Ja pulsometru nie używam, ponieważ nie używam. Znam swoje możliwości, wiem mniej więcej, jak to u mnie wszystko wygląda, na jakim natężeniu i w ten sposób pracuję. I po zrobieniu takich trzech rund, obojętnie czy to są rundy, które cały czas na przykład unoszę kolana wysoko, czy 30-30, czy właśnie interwały typu 50-15, czy to będą całe rundy, czy to będą mieszane rundy 50-15, to tym samym schematem, jakim robiłem, robię jeszcze skipping, czyli bieg bokserski tak zwany, ale to już schemat jest pracy taki sam, ale o skippingu, o biegu bokserskim to już będzie następny jakiś tam patent. Dlatego życzę miłego skakania. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli skaczecie na skakankach typu właśnie linka stalowa, typu szlauch, to starajcie się skakać w butach raczej, jeżeli robicie przyspieszenia szczególnie, ponieważ wprowadzona taka ciężka skakanka w ruch potrafi zrobić naprawdę krzywdę. Ja kilka razy sobie ściąłem paznokcia i później kurwa cierpiałem, a kto widział moje krogulce, no to i tak nie są za ciekawe. Także pozdrawiam i do roboty.